Co to znaczy trening dla zaawansowanych, średnio zaawansowanych, dla wyczynowców, dla początkujących? Otóż umownie został dokonany taki podział dla potrzeb pracy trenerskiej przede wszystkim właśnie na takie grupy osób, które rozpoczynają treningi siłowe. Do pierwszej grupy zaliczymy, czy powiedzmy te osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z treningami siłowymi, nazywamy osobami, które dopiero początkują, a więc rozpoczynają swoją karierę, i taką grupę osób zaliczamy do grupy początkujących. Grupa początkujących to wszyscy ci, którzy muszą wprowadzić swój organizm na nieco inny poziom metabolizmu i cały swój czynny aparat ruchu doprowadzić do pewnej odporności na bodźce związane z treningiem siłowym. Taki proces trwa zazwyczaj od 6 do 8 tygodni i po tym okresie można określić właściwie, że dana osoba jest już średnio zaawansowana w trening. Średnio zaawansowana osoba, jak sama nazwa wskazuje, to jeszcze nie jest osoba całkowicie zaawansowana. Dla tych osób z praktyki sportowej, wieloletniej praktyki sportowej, jak gdyby stosujemy trening jeszcze dość ostrożny w całym dozowaniu obciążeń, natomiast już znacznie większy objętościowo, ilościowo i jakościowo niż trening dla grupy osób początkujących. Z moich doświadczeń wynika, że bardzo dobrym systemem jest system ABA, o którym już wspominałem, być może niektórzy się z tym zetknęli. System ABA polega na tym, że dzielimy ciało na dwie części, górną i dolną, i ćwiczymy w jednym treningu, na jednej jednostce treningowej, czyli inaczej mówiąc normalnym ludzkim językiem, na jednym treningu ćwiczymy na przykład dolne części ciała, łącząc je na przykład z barkami, a więc, bo o tym za chwilę, a na drugim treningu ćwiczymy górne części ciała. No ale gdzie jest trzeci trening? Trzeci trening to jest taki sam trening jak trening pierwszy. A więc mamy A, B, A. Kiedy rozpoczynamy następny tydzień treningowy, wyjdzie nam, że zaczynamy nie od A, tylko od B. No bo ostatnim treningiem w pierwszym tygodniu był trening A. A chodzi o to, żeby treningi się nie powtarzały, tylko żeby następowały naprzemiennie. I w następnym tygodniu wykonujemy trening B, A, B. I znów A, B, 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 A, aż minie 6 tygodni albo 8 tygodni. Musi minąć parzysta ilość tygodni z bardzo prostej przyczyny, żeby tyle samo jednostek wyszło nam na górne części ciała, ile wyszło na dolne. I po tym okresie, kiedy już nasz organizm będzie w stanie wytrzymać naprawdę duże obciążenia, wówczas możemy się nazwać ludźmi zaawansowanymi w trening. Ile to czasu? Umownie określamy, że jest to 4 do 6 miesięcy. I po tych 6 miesiącach, kiedy nasz organizm, uwaga, uwaga, fizjologia się nam kłania, kiedy po raz pierwszy komórki mięśniowe będą już innej jakości, ponieważ potrzebujemy pół roku na to, aby komórki mięśniowe wymieniły się w naszym organizmie. W związku z tym te komórki mięśniowe będą już innej jakości, cały aparat ruchu będzie już uodporniony na bodźce, które stosujemy w czasie treningu, bo trening jest niczym innym jak właśnie bodźcem, który ma wywołać określone reakcje naszego organizmu. Wówczas możemy już przejść do treningu ABC.